Moim i Państwa gościem jest Dorota Sierakowska, autorka świetnej książki Świat Surowców. Mega się cieszę, że Cię gościmy tutaj. Z Banku Ochrony Środowiska, z Domu Maklerskiego, analityczka surowców. I o tych surowcach musimy porozmawiać, bo dzieje się bardzo dużo, przynajmniej medialnie, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. A jak Bliski Wschód, no to ropa. Tak. Więc pytanie, jak ostatnie doniesienia z Iranu na rynek ropy naftowej będą wpływały w dłuższym terminie? Bo to, co się wydarzyło, już wiemy. Jeżeli chodzi o Iran, to jest bardzo ważny kraj, zarówno pod kątem zasobów ropy naftowej globalnych, jak i pod kątem produkcji, aczkolwiek obecnie bardziej tej potencjalnej niż tej, która faktycznie istnieje, ponieważ ta produkcja ropy naftowej w Iranie została stłumiona w znaczącym stopniu przez sankcje amerykańskie, ale też europejskie. I o tym warto pamiętać. Natomiast z pewnością ten kraj pozostaje w centrum uwagi i też w centrum takich możliwości wydobywczych na Bliskim Wschodzie. A więc z pewnością te relacje Iranu, innych krajów Bliskiego Wschodu i oczywiście Iranu względem Stanów Zjednoczonych i vice versa pozostaną na pewno bardzo ważne. Natomiast sądzę, że sytuacja może być niejasna, czy też niepewna przez dłuższy czas. Dlatego, że to, że amerykańsko-irańskie relacje nie są zbyt dobre, to wiemy już od dawna. Tak naprawdę już od końca lat 70. XX wieku Stany Zjednoczone i Iran wtedy zerwały relacje dyplomatyczne. Ale dawno do ataku na bazy amerykańskie nie doszło. Tak. A w ostatnim czasie faktycznie też mamy do czynienia z pewnym zaostrzeniem konfliktu. Ale też pamiętajmy o tym, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, miał wiele takich tendencji do zaostrzania, zaogniania relacji z różnymi państwami. Przecież mamy konflikt handlowy z Chinami, przecież mieliśmy na przykład konflikt zaogniony z Koreą Północną, który jednak później został stłumiony. I na samym początku 2020 roku również mieliśmy taki chwilowy wystrzał notowań ropy naftowej ze względu na te ataki amerykańskie, w których zginął ważny irański generał, no i później te ataki odwetowe. Natomiast mimo wszystko oba kraje później złagodziły tą swoją retorykę i też zadeklarowały, że nie dążą do tego takiego eskalacji konfliktu, do tego, żeby ten konflikt zbrojny faktycznie był dużym problemem na Bliskim Wschodzie. A więc z jednej strony widzimy te napięcia polityczne, widzimy, że one wciąż istnieją i że te kraje się wcale z tym nie maskują, ale z drugiej strony też widać, że zdają one sobie sprawę, zarówno Irańczycy, jak i Amerykanie, zdają sobie sprawę z tego, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdyby faktycznie była spora, doprowadziłaby do ogromnej destabilizacji, która niekoniecznie byłaby korzystna dla któregokolwiek z tych krajów. A więc sądzę, że ten konflikt może mieć takie swoje bardziej wyraziste akcenty, ale niekoniecznie to będzie oznaczać, że dojdzie do dużej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Czy bardziej sankcje, tak? Na razie tak. Oczywiście zobaczymy jeszcze, co się wydarzy w kolejnych tygodniach, czy też w kolejnych miesiącach. Pamiętajmy, że Donald Trump gra w swoją grę polityczną, ponieważ mamy rok prezydencki w Stanach Zjednoczonych i na pewno to będzie wpływało na to, w jakim stopniu on jaką politykę zagraniczną będzie prowadził. A ta bywa, jak widzimy, też dość nieprzewidywalna. Natomiast jedno jest pewne, jeżeli te niepewności, nawet niekoniecznie eskalacja napięcia, jeżeli te niepewności się będą utrzymywać, to notowania ropy naftowej będą miały ograniczony potencjał spadkowy. Czyli zawsze ta taka niepewność dotycząca Iranu będzie podtrzymywać troszeczkę te notowania ropy naftowej. I to jest taka kluczowa informacja dla inwestorów. Ale oczywiście, jeżeli nie dojdzie do jakiejś ogromnej eskalacji konfliktu, to nie ma co liczyć na to, że notowania ropy naftowej w krótkim czasie po 100 dolarów za baryłkę nie będzie, tak? Tak, będzie tak, słynne 100 dolarów za baryłkę. Tego bym się nie spodziewała, o ile faktycznie nie dojdzie do jakiegoś dużego zbrojnego konfliktu, a na to na razie przynajmniej się nie zanosi. Czy Donald Trump tym ruchem zapewnił sobie reelekcję? No bo to jest popularna rzecz, żeby zjednoczyć naród przeciwko wspólnemu wrogowi.
tak, ale jeżeli gra w tą grę, no to być może jest jeszcze nieco za wcześnie, ponieważ do wyborów prezydenckich jeszcze jednak jest trochę czasu. I uderzenie w tym momencie, a zwłaszcza eskalacja konfliktu w tym momencie i późniejsze ewentualne zaangażowanie żołnierzy amerykańskich, czy też potencjalna śmierć żołnierzy amerykańskich, mogłaby na poparcie dla Donalda Trumpa zadziałać akurat negatywnie. A więc sądzę, że być może Donald Trump jeszcze szukuje kolejną fazę konfliktu, ale jeszcze nie teraz. Być może czeka z nią i obecne ruchy to było w pewnym stopniu takie wybadanie terenu. No, to, jaką strategię ma Donald Trump, pewnie wie on sam i jego najbliżsi, natomiast myślę, że to był taki akcent, który miał być może na celu właśnie wybadanie, jak społeczeństwo amerykańskie zareaguje na ten ruch. Ale pamiętajmy też, że no Donald Trump ostatecznie mimo wszystko, no, zwłaszcza z tym akcentem w postaci deklaracji wycofania amerykańskich wojsk, na przykład z niektórych rejonów Iraku, no to raczej przyczynił się do demilitaryzacji tamtego regionu, czyli w sumie tego, co wcześniej obiecywał, że on raczej będzie kończył wojnę, a nie je zaczynał. Jest dużo niepewności dotyczących tej sprawy. Na pewno wielu amerykańskich prezydentów zaczynało wojny i prowadziło wojny też na Bliskim Wschodzie. Ale z drugiej strony ta wojna polityczna, znaczy ta strategia polityczna Donalda Trumpa, to musi być zaplanowane jednak długoterminowo, na niemalże cały bieżący rok. Rozmawialiśmy o czarnym złocie, to nie sposób nie wspomnieć o złocie, gdzie reakcja była o niebo lepsza dla inwestorów pod kątem i zmienności, i trendowości. Dlaczego reakcja na złocie była tak fajna, a na ropie naftowej tego zabrakło? Myślę, że to częściowo wynikało z uwarunkowań technicznych. Paradoksalnie dlatego, że na rynku ropy naftowej mieliśmy do czynienia ze wzrostami przez wiele ostatnich tygodni, przez sporą część końcówki 2019 roku. A więc rynek ropy naftowej już zobaczył tą sporą dozę wzrostów i nie miał już aż tak dużego potencjału, żeby te notowania wystrzeliły jeszcze dużo mocniej. Wielu inwestorów po prostu po tym pierwszym wystrzale zaczęło realizować swoje zyski, jeżeli wcześniej mieli długie pozycje. Poza tym myślę, że inwestorzy jednak pamiętają, co się wydarzyło w połowie września, czyli o tym, że nastąpiły ataki na saudyjskie instalacje naftowe, które przecież były bardzo dotkliwe dla Arabii Saudyjskiej i nastąpił ogromny wystrzał notowań ropy naftowej w górę, to bardzo szybko te notowania zaczęły spadać. Więc sądzę, że spora część inwestorów obawiała się podobnego scenariusza, że znowu dojdzie do destabilizacji, ale na krótko, do tej niepewności, która doprowadzi do krótkiego wystrzału, ale bardzo szybko te notowania zostaną słamszone, ściągnięte w dół. No i faktycznie tak się stało, taka samo spełniająca się przepowiednia. Natomiast na rynku złota sytuacja była nieco mniej taka prowzrostowa. O ile notowania złota świetnie sobie radziły w poprzednim roku, no to później jednak widzieliśmy parę miesięcy takiej spokojnej konsolidacji, wręcz osuwania się notowań złota w dół. I ten impuls polityczny był takim akcentem, który pokazał, że po tym czasie marazmu być może notowania złota zasługują na nieco więcej uwagi. No i stało się jak stało, że faktycznie notowania złota ruszyły w górę. Czy zobaczymy 2000 dolarów za uncję? To jest pytanie właśnie z gatunku tych czy 100 dolarów za baryłkę ropy. Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, natomiast na pewno notowania złota mają dużą szansę, żeby w 2020 roku zmierzać w tym kierunku. Czy to oznacza problemy giełd? No to oznacza potencjalne problemy, a przede wszystkim to oznacza to, że inwestorzy już się coraz bardziej obawiają tych problemów, czyli dywersyfikują swój portfel o złoto. Zresztą to było też widać w poprzednim roku, że po takim czasie kilkuletnich w zasadzie spadków notowań złota inwestorzy zaczęli już uznawać te aktywo za niedowartościowane. A teraz, gdy patrzymy na różne konflikty światowe, przecież nawet konflikt handlowy Stanów Zjednoczonych i Chin, konflikty militarne, zagrożenie właśnie wzrostem, eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, to są wszystko kwestie, które sprawiają, że inwestorzy zaczynają się zastanawiać, czy faktycznie nie powinni jednak w swoim portfelu trzymać nieco więcej złota. No i część z nich faktycznie tak robi. A dokładając jeszcze do tego sytuację na chociażby amerykańskim rynku akcji, gdzie przecież
cały czas mamy do czynienia z trendem wzrostowym, no to inwestorzy oczywiście bardzo często już zaczynają sobie zadawać pytanie, kiedy może nastąpić ten koniec, albo przynajmniej czy warto dodawać coś innego do swojego portfela na wszelki wypadek. Myślę, że złoto po prostu stało się w tym momencie dlatego głównie atrakcyjne, że było niedowartościowane, że pojawiły się pewne przesłanki polityczne, które działają na jego korzyść i które sprawiają, że inwestorzy zaczynają mimo wszystko nieco więcej myśleć o ryzyku i o tym, jak się przed nim mogą zabezpieczyć. O surowcach pewnie moglibyśmy rozmawiać godzinami, dlatego zadam jeszcze jedno pytanie. Gdzie możemy nabyć książkę Świat Surowców? Tę książkę, no oprócz faktu, że możemy ją nabyć na wydarzeniu, gdzie właśnie w tym momencie rozmawiamy, no to przez internet można kupić, chociażby w księgarni maklerska.pl. Zachęcam. Na pewno ze Świata Surowców można się bardzo wiele dowiedzieć o fundamentach, o tym, na jakich instrumentach można grać na rynku surowcowym, więc zachęcam, to jest bardzo dobry wstęp i taka podstawa wiedzy, czy też podręcznik właśnie do inwestowania na rynkach surowców. Zapraszam do lektury. Moim Państwa gościem była Dorota Siejakowska. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję.